Pokaż komentarz Defender. A ile razy zagrał Sherlocku w tym sezonie? Wspaniały wyznacznik jakości, następca Buffona. Żenada. Trzeba prezentować własną jakość, a nie podpierać się czyjąś legendą. Fabian jest super oceniany na wyspach. Ma gorsze układy i C-małpacharz znak zapytania małpawego agenta. A może ma w dupie jakieś wielkie kluby? Krychowiak poszedł do PSG i co? I gówno. Pokaż komentarz, a ile razy zagrał Sherlocku w tym sezonie? Zły czarodziej Grunburak. Dokładnie tyle, ile powinien zgodnie z przedstawionym mu planem przed przejściem do Juve. Klub wyraźnie przedstawił mu, co musi osiągnąć w przyszłych sezonach i jakie osiągnąć wyniki, żeby w końcu trafić do pierwszego składu. Wszystko było doskonale przygotowane i uzgodnione oprócz sytuacji losowych NP kontuzji. Wspaniały wyznacznik jakości, następca Buffon. Żenada. Trzeba prezentować własną jakość, a nie podpierać się czyjąś legendą. Zły czarodziej Grunburak, właśnie doskonały. Buffon jako bramkarz jest przez wielu uznawany za największego goalkeepera w historii. Na pewno to ścisła, światowa czołówka wszechczasów. Bez wysokiej wartości szczęsny nigdy nie trafiłby do Juventusu. Tam nie grają ludzie z przypadku. Każdy transfer jest analizowany, a zawodnik szczegółowo rozgryzany w trakcie obserwacji. Znajomości pewnie mogą pomóc, ale tylko jeśli zawodnik nie odstaje poziomem od reszty drużyny. Fabian jest super oceniany na wyspach. Ma gorsze układy i cechasz małpa procent znak zapytaniowego agenta. A może ma w dupie jakieś wielkie kluby? Małpa zły czarodziej Grunburak. Widać za mało super względem szczęsnego, skoro to Wojtek gra w wielkim klubie. XD serio, nie każdy świetny zawodnik nadaje się do gry na najwyższym poziomie. Chłopiec poszedł do PSG i co? I gówno. Małpa zły czarodziej Grunburak. Ja te znak zapytania hasz małpa procent znak zapytania dolar, co to za gówno argument? Jaki związek ma Krychowiak i jego niewypał w PSG z grą szczęsnego w bramce? XDDDD pokaż komentarz Defender. No to się nie dogadamy, jeżeli dla ciebie obecność w wielkim klubie i bycie następcą Buffona jest wyznacznikiem umiejętności i formy. Następca Buffonaka? Hasza to jest mocne. Pewnie ma tak wpisane w kontrakcie, ale na koszulce reprezentacji małymi literkami. Ciekawe podejście prezentujesz. Fabiański grał cały sezon i był wielokrotnie najwyżej oceniany na wyspach. Szczęsny zagrał może z 10 meczy, z czego kilka słabych i to wszystko. Pokaż komentarz, kurczę, co za zawodnik chce być tylko rezerwowym jak Szczęsny? Neapolitik, na miejscu Szczęsnego? Prawie każdy bramkarz. Juve to wielki klub, a on miał dogadane, że po rezygnacji Buffona będzie grał na stałe w pierwszym składzie. No to się nie dogadamy, jeżeli dla ciebie obecność w wielkim klubie i bycie następcą Buffona jest wyznacznikiem umiejętności i formy. Małpa zły czarodziej Grunburak. No nie dogadaliśmy się, bo akurat tak, dla mnie to wyznacznik. Juventus to top 10 klubowej piłki na świecie. Gdybyś na siłę nie próbował udowodnić swoich imozetnych argumentów, uwzględniłbyś to, co pisałem wcześniej. Nikt przypadkowy nie gra tam nawet w rezerwach. Następca Buffona kahasz wykrzyknik dolara to jest mocne. Zły czarodziej Grunburak, też mi się podoba. Wojtek gra w zajebistym klubie, a to daje dużo możliwości. Podkreślenie przecinek Fabiański grał cały sezon i był wielokrotnie najwyżej oceniany na wyspach. Małpa zły czarodziej Grunburak, ale nie jest tak perspektywiczny jak Szczęsny. XD Fabiański świetnie bronił, ale w sumie to nie miał za bardzo wyjścia, bo Spansea cały sezon grała piach z marną obroną. Co z tego, że wyjął 130 strzałów, skoro wpuścił 56 bramek. Gdyby był taki zajebisty, to już dawno grałby w Realu, a nie w przeciętnym do bólu West Hamie.
Pokaż komentarz Defender. $$$małpa się znasz na piłce widzę. Łapiesz marketing jak pelikan. Jesteś tak podjarany wielkim klubem, że nawet Rasiak byłby dla ciebie mega zajebisty, gdyby tylko był w Juve. Według twojej logiki Benzema jest dobrym napastnikiem? Musi być jednym z najlepszych, bo gra w Realu. Mogę takich przykładów podać dziesiątki, gdzie zawodnik jest po prostu przeciętny. Piłkarza bronią tylko wyniki, a też częstny mace dolar hash dolar we, bronice dolar hash dolar wo i tyle. Nie jest słabym bramkarzem, ale znacznie lepszy jest Fabiański w obecnej formie i potwierdzi to każdy, kto zna się na piłce. Pieniądze i renoma nie grają, i nie każdy zawodnik chce być rezerwowym w wielkim klubie. Nie kompromituj się, chłopaku. Pokaż komentarz według twojej logiki Benzema jest dobrym napastnikiem? Musi być jednym z najlepszych, bo gra w Realu. Małpa zły czarodziej Grumbura. Cena. Ale to, że w ostatnim sezonie w lidze w co drugim meczu strzelał albo asystował, to już nie pasuje do narracji, nie? XDE od z mojej strony, bo takiego Janusza dawno nie widziałem. Piszesz na zasadzie #małpa się znasz, bo mam rację. ZDD pokaż komentarz Defender. Cała ta argumentacja jest super, tylko nie zmienia to faktu. Zechlop nic nie zagrał na tych mistrzostwach, co nam strzelali przeciwnicy w światło bramki to puszczal. Spuszczanie się nad gra w Juventusie nie zmieni tego, że to na razie jest najgorszy bramkarz turnieju. Pokaż komentarz z czarodziejem Grumburak. Polak potrzebował zaledwie pół roku, by zostać rekordzistą w historii klubu pod względem czasu, w jakim zdążył zanotować 10 meczów z czystym kątem. W pokonanym polu bramkarz reprezentacji Polski zostawił legendę z Dinozofem i Gianlu i Gimbuffonem na czele. Twoje wystrywy tego nie zmienią. Poza tym, co innego jest pójść być dudkiem w Realu, a co innego, kiedy klub przedstawia ci swoje długoterminowe plany, które w dodatku konsekwentnie realizuje. Myślę, że Fabiański wziąłby z połykiem za możliwość grania w jakimkolwiek znaczącym klubie, w którym nawet rezerwowi prezentują wyższy poziom niż spora część graczy pierwszego składu średniaka. Świetnym przykładem może być Cuadrado, który jest rezerwowym w Juventusie, a gwałcił i rabował Polaków jak chciał. Pokaż komentarz Defender. Niby szczęsny jest perspektywiczny, ale nie zachwycił w obu meczach. Zagrał słabo jak i cała drużyna. Właściwie to można tylko bronić zawodników, którzy nie weszli na boisko. Fabiański to dobry bramkarz i na pewno było go stać na lepszy występ niż to, co pokazał Szczęsny, ale nigdy się nie dowiemy. Pokaż komentarz Mateusz 89. Jestem kibicem i widzem i mam prawo wyrażać swoją opinię o każdym zawodniku. Widzę, że Szczęsny nie ma tak dobrej formy jak Fabiański i to wszystko. Nie twierdzę, że jest złym bramkarzem, bo jego kariera go broni, ale obecnie jest w gorszej dyspozycji od Fabiana. Poza tym jego dziwne heheszki nie przekonują mnie, czy poważnie traktuje grę w reprezentacji. Śmiem twierdzić, że gole z od Kolumbii z głowy Fabian by wybronił. Pewnie wyszedłby do tego dośrodkowania. Pokaż komentarz z czarodziejem Grumburak. Ilość występów masz po prawej od performance z cole. Jasne, w Premier League jest wyższy poziom, ale niewiele to zmienia, patrząc na fakt, że Swansea to 18 klub Premier League z minus 28 goli, a Juventus to drużyna, która właśnie zdobyła 6 krajowy pod rząd plus 62, więc nie zrobiłoby im różnicy, czy grają z Bergamo, czy graliby, hipotetycznie, ze Swansea czy innym Bournemouth. Dla przykładu Szczęsny bronił m.in. z Fiorentiną, z Interem Mediolan, czy dwa razy z Romą, we wszystkich tych spotkaniach miał czyste konto. Nie muszę ci chyba przypominać, że Roma to półfinalista tegorocznej Ligi. Pokaż komentarz z czarodziejem Grumburak. Nie mogę ci powiedzieć, bo
1. Nie jestem wewnątrz kadry i nie widzę ich na treningach. 2. Nie dostałem nawet porównania w TV. Nawet jeśli z Japonią zagra Fabiański i obroni 300 strzałów, to w dalszym ciągu będzie można jedynie gdybać. Równie dobrze tak samo jak nad tym, czy jednak Szczęsny nie obroniłby 301 strzałów grając zamiast niego. Poziom ogólny jest wyższy, tak samo jak poziom Juventusu względem jakichś 85-90% klubów Ligi Angielskiej. Pokaż komentarz Anonim. Nie mówię, że tak jest w tym przypadku, ale zazwyczaj drudzy bramkarze puszczani są na mecze z ogórkami. Taki Romero w Manchesterze United też zawsze sprawuje się znakomicie, jak wchodzi. A jednak nikt o zdrowych zmysłach nie zamieniłby go miejscami z De Gea. Szczerze to nie słyszałem jeszcze o historii, kiedy by w czołowym klubie rezerwowy bramkarz nagle stał się pierwszym bramkarzem. Zazwyczaj jak pierwszy z jakiegoś powodu odchodzi, to kupuje się innego topowego. Pokaż komentarz z Leczarodziej Rumburak. Jest i błędy obrońców nie były małe, a od razu kuriozalne, bo jak to inaczej ocenić, jak musiał bronić tylko 6 razy, a stracił 5. Zresztą każdy widział, że nie miał nic do powiedzenia w jeden bramce dla Senegalu. Zawinił Cionek 3-2 Krychowiak Szczęsny i Bednarek, z czego podanie Krychowiaka było karygodne, bo takie piłki gra się do przodu, a nie do tyłu. Bramka dla Kolumbii Bednarek przede wszystkim, który patrzył się na wykonawcy różnego, uciekł mu przez to napastnik i gotowe. 3-2 bramce dla Kolumbii był to Krychowiak, który nie pilnował Falcao od środka boiska jak powinien, tylko od prawej strony i zostawił wolne pole na środek przy 3. Już nie pamiętam kto, ale na pewno Nieszczęsny, bo to też była sytuacja sam na sam, więc obrońca nie upilnował. Najbardziej brak gry w klubie było widać po Krychowiaku, który w defensywie był zagubiony i mimo doświadczenia popełnił dużo gorsze błędy niż niedoświadczony i młody Bednarek, i gdyby nie pazdan, to przez niego mogło by paść więcej bramek. Pazdan nie zagrał takiego turnieju jak 2 lata temu, bo nie mógł liczyć na Krychowiaka, który zatrzymywał wtedy wiele ataków. Teraz nie dość, że ich nie zatrzymywał, to jeszcze przeszkadzał Pazdanowi, który musiał naprawiać jego błędy. Pokaż komentarz hashtag podkreślenie Andrzej, ale Szczęsny został drugim bramkarzem tylko dlatego, że w dalszym ciągu w klubie był Buffon. Bramkarza tej klasy, moim zdaniem najlepszego w historii, nie odstawia się od tak, do tego potrzebne jest płynne przejście, a Szczęsny zgodził się na to, wiedząc, że jeden z największych klubów przedstawił mu precyzyjnie, w jaki sposób zastąpi ową legendę. Ok. W ważniejszych meczach bronił gili, ale tak jak wspomniałem, dostał chociażby 2 szanse z Romą i po jednej z Interem i Fiorentiną, a to jednak nie są aż takie ogórki. Tak naprawdę to dopiero ten sezon pokaże, czy pokryte w nim nadzieje przez Juventus nie są przesadzone, ale w tym przypadku kupili go, wiedząc, ile pogra jeszcze ich pierwszy bramkarz. Być może się przeliczyli się, być może nie byli w stanie sprowadzić kogoś lepszego, czy NPZ większym nazwiskiem, to się okaże, ale nie zmienia to faktu, że gość nie doszedł tak wysoko z przypadku. Pokaż komentarz Anonim, żeby nie było, nie twierdzę, że on jest złym bramkarzem, ale z jakiegoś powodu go się w topie nie wymienia i tylko zwróciłem uwagę na to, jak to bywa z 2 bramkarzami. To co klub mówi, to jedno, ale łatwiej by sobie związali ręce w jakikolwiek sposób. Formalnie obiecując mu jedynkę na koszulce, pokaż komentarz hashtag podkreślenie Andrzej, ale zauważ, że w topie wymienia się zazwyczaj pierwszych bramkarzy topowych klubów. Szczęsny dopiero będzie pierwszym bramkarzem takowego. Nie twierdzę tym samym, że na przykład Arsenal jest kiepskim zespołem, ale nie należy też do drużyn, których zawodnicy mogą liczyć na indywidualne wyróżnienia chociażby przez na przykład brak osiągnięć. Pokaż komentarz Anonim. Też jest ku temu powód. Zupełnie inaczej gra się bramkarzowi w topowym klubie, a inaczej w średniaku.
interwencji jest mniej, więc trudniejsze jest też utrzymanie stałej koncentracji. Pomijam już to, że ewidentne błędy bramkarza są niewybaczalne na szczycie. Przykładem kolejnym może być taki Kuszczak, który kiedyś był przymierzany nawet na pierwsze rękawice w United, po tym jak miał świetny sezon w A. Koniec końców wyszło, że łatwo jest się popisywać refleksem, kiedy broni się kilkanaście strzałów na mecz, a United go przerosło.